Odnotowaliśmy, co prawda, spadek ujawnionych nietrzeźwie kierujących. Niemniej jednak nadal jest to bardzo dużo kierowców, więc proszę Państwa, nie pijemy i nie jeździmy. Jeżeli planujemy wieczorem wypić jakąś ilość alkoholu, wówczas na następny dzień ta nasza podróż powinna odbyć się znacznie później niż w godzinach porannych. Do służby zostanie skierowana maksymalna ilość policjantów. Będą to policjanci umundurowani i nieumundurowani. Ci nieumundurowani będą pracować szczególnie w takich miejscach, gdzie będzie bardzo duże skupisko ludzi, czyli w rejonach cmentarzy, w rejonach przystanków autobusowych, przystanków stacji kolejowych, tam, gdzie będzie po prostu dużo ludzi, aby dbać o nasze bezpieczeństwo, żeby nie było kradzieży kieszonkowych i tego typu sytuacji niebezpiecznych dla nas. Natomiast jeżeli chodzi o patrole radiowozami oznakowanymi, patrole w umundurowaniu, oczywiście również będą kierowani w rejony miejsc, gdzie jest dużo ludzi, natomiast policjanci ruchu drogowego będą szczególnie dbać o nasze bezpieczeństwo na głównych ciągach komunikacyjnych. Planując podróż, warto przygotować się, warto sprawdzić, czy nasz pojazd jest sprawny technicznie, tak abyśmy po drodze nie mieli nieprzewidzianych kłopotów. Jeżeli planujemy podróż, to trzeba wziąć pod uwagę fakt, że natężenie ruchu będzie naprawdę bardzo duże, że nie tylko my wybieramy się na cmentarz. Jeżeli próbujemy odwiedzać groby bliskich w dużych aglomeracjach miejskich, warto skorzystać z komunikacji miejskiej, dlatego że autobusy będą dojeżdżały specjalnie wyznaczonymi trasami. Trasy będą przeznaczone tylko i wyłącznie dla autobusów, więc one będą na pewno szybko i prawie pod bramę podjeżdżać. Natomiast jeżeli będziemy próbowali zrobić to samochodem, musimy się liczyć naprawdę z bardzo poważnymi utrudnieniami i musimy założyć, że ta podróż może trwać znacznie dłużej. W trakcie działań na głównych ciągach komunikacyjnych będziemy wykorzystywać wszystkie urządzenia elektroniczne, które oczywiście posiadamy. Będą to laserowe mierniki prędkości, będą to radarowe mierniki prędkości, będą to wideorejestratory, będą to również urządzenia służące do badania stanu trzeźwości kierowców. Każda kontrola drogowa będzie się kończyła sprawdzeniem stanu trzeźwości osoby, która kieruje tym pojazdem, więc po raz kolejny apelujemy, aby naprawdę bardzo poważnie zastanowić się nad tym, czy możemy kierować pojazdem mechanicznym. Bardzo często przyczyną wypadków drogowych, tych bardzo poważnych wypadków drogowych, jest brawura. Nawet często się zdarza tak, że osoby, które jadą zgodnie z przepisami, starają się nie przekraczać prędkości, niestety biorą udział w takim wypadku drogowym, bo osoba jadąca sprzeciwka wykonuje manewr wyprzedzenia w miejscu niewłaściwym, na łuku drogi, w miejscu, gdzie jest to zabronione, na skrzyżowaniu o ruchu niekierowanym. Wiadomo, że jeżeli próbujemy wyprzedzać, to musimy jechać trochę szybciej, więc również w tym momencie przekraczamy prędkość. Dlatego też policjanci ruchu drogowego będą bezwzględni dla osób, które popełniają te wykroczenia, będą nakładać bardzo surowe mandaty karne. Będziemy reagować na wszystkie wykroczenia drogowe, ale szczególnie te, które powodują bardzo poważne w skutkach zdarzenia drogowe.